Pobudka Dzieciaki to kolejny piękny dzień. Najwyższa pora wyskoczyć z łóżka i zacząć się szykować. Nie zapomnijcie o karciach. O, chyba mamy problem z trzema przypadkami potarganych włosów. Skąd w ogóle wzięły się te wszystkie nocne kołtuny? Mocowałyście się we śnie z pluszowym misiem czy coś? Ale nie martwcie się, dziewczęta. Wsparcie już nadchodzi. Nie wierzycie? To sprawdźcie. Sandy, wszystko dobrze? Wygląda na to, że nasza mała koleżanka jest dzisiaj nie w humorze. Cześć, chętnie pomogę Ci pozbyć się tego drobnego przygnębienia. Wow, jakie fajne spineczki. Masz może kilka zapasowych dla mnie? Musimy naprawić jedną szaloną fryzurę. Ten bałagan trzeba będzie odratować specjalnymi sposobami. Zobaczymy, coś na pewno da się zrobić. O, te warkoczyki są po prostu fantastyczne. Czekaj, to nie wszystko. Weźmy tę laleczkę i wymieńmy z moją. Zgoda? O tak, dużo lepiej. Po prostu kocham fioletowy kolor. Jeśli chcecie zrobić to samodzielnie, potrzebne Wam będą dwie kokardki i małe magnesiki. Na początku przyklejcie magnesy po środku kokardek. Oto idealna podstawa, do której należy przykleić urocze laleczki. Użyjcie kleju na gorąco, aby je dobrze przytwierdzić. I doklejcie kolejny magnesik na laleczce. Możecie używać najróżniejszych małych zabawek, mieszać je i dobierać jak tylko chcecie. O, ale one są słodkie, prawda? Co za świetny pomysł na początek dnia. Ale może następnym razem spróbujemy czegoś takiego? Biedronka ma najfajniejszy kostium ze wszystkich. Proszę. No dobrze, skoro nalegasz. Niesamowite. Jakie piękne małe koki. Hej, możecie z łatwością zrobić takie same. Najpierw wyszczotkujmy te grzywy i pozbądźmy się kołtunów. Teraz zróbmy kucyki na czubku głowy. Gdy będą już ładnie upięte, zaplećcie je w warkoczyki. Po związaniu zawińcie je u nasady w dwa małe koki. Nie zapomnijcie zabezpieczyć ich wsuwkami. Aby dodać im nieco stylu, weźcie sztuczne czerwone pukle. Wciśnijcie zaczep w podstawę koka i owińcie go puklem. Róbcie to powoli, starannie i równo. W połowie przytrzymajcie wszystko kolejną wsuwką. Całe pasmo powinno zostać owinięte wokół koka i nie zapomnijcie o górze. Prawie gotowe. Weźcie kilka odlotowych wsuwek, wciśnijcie je we włosy i już. Oszałamiający wygląd. Ale to nadal nie wszystko. Może wymyślimy jakieś uczesanie halloweenowe już na następny rok? Tylko jaka fryzura nadaje się na Halloween? Na przykład Ariel z Małej Syrenki? Znakomity pomysł. No dobrze, wiem co robić. Wow, odwróć się i pokaż wszystkim. Warkocz z Arielką. I ma nawet piękną płetwę, zupełnie jak w bajce. Aby stworzyć tę fryzurę, zacznijcie od wyczesania włosów i zróbcie jeden długi warkocz. Powinien być mocno spleciony i zaczynać się po środku. Podłóżcie kartkę pod warkocz i spryskajcie go farbą do włosów w sprayu. Przy ciemnych włosach potrzeba jej nieco więcej. Wisienką na torcie będzie Arielka, pleciona w podstawę warkocza. Teraz na pewno wygracie każdy konkurs kostiumowy. Och, jeszcze chwileczkę. Lustereczko, powiedz przecie, kto ma najlepszą fryzurę na świecie? O nie, czy ja widzę kolejną smutną buźkę? Spójrz, sama Elsa przyszła ci pomóc. Halo, Judy? Oj, jest naprawdę zdołowana. Ale wiem, jak ją rozweselić. Magia. Twoja fryzura jest zupełnie inna. Hej, pochwal się. To Elsa z Krainy Lodu. Włosy zmieniły się w długą suknię. Już pokazuję, jak to zrobić. Zwiążcie rozczesane włosy w wysoki kucyk. Gdy będzie gotowy, spryskajcie go brokatowym lakierem. Teraz w podstawę umieśćcie wycinankę Elsy z doczepioną błękitną wstążką. Rany, to była łatwizna. Hej, coś tutaj nie gra. Uważaj, bo popsujesz. Jaka niegrzeczna. Zaraz dostaniesz nauczkę, panienko. Co to jest? To upiorne uczesanie należy zacząć od zrobienia kucyka na czubku głowy. Upnijcie włosy w stylu baleriny za pomocą wypełniacza do koka. Przeplećcie je, zakrywając całą gąbkę.
Teraz zabezpieczcie fryzurę gumką. Weźcie kolorowe sprężynki i zawińcie wokół podstawy koka. Teraz uformujcie pajęczą nóżkę. Jeszcze 3 takie ruchy i pojawi się prawdziwy ośmionożny pająk. Pamiętajcie o śmiesznych oczkach. Idealnie. Przerażająca fryzura na Halloween nadaje się perfekcyjnie. Widzicie? Naprawdę się wystraszyła. O nie, co ja narobiłam? Nie martw się, Judy. Zaraz to naprawię. A nie mówiłam? Uff, dużo lepiej. Sprawdźmy twoje nowe uczesanie. Wow, piękna morska tęcza. Aby stworzyć taką fryzurę, zróbcie przedziałek na środku i zaplećcie 2 paskoczyki. Powinny znajdować się ponad linią uszu. Następnie włóżcie końcówkę każdego warkocza w gumkę u nasady tego drugiego. Podłóżcie pod warkocze kartkę i spryskajcie włosy sprayem. Zaczynając od jednego koloru, nadajcie barwę obu końcom. Teraz innym odcieniem spryskajcie środkową część warkoczyków. Zakończcie kolorem, którego użyliście na początku. Jako ozdoby dodajcie 2 papierowe chmurki. To z pewnością bardziej urocze niż paskudny pająk. Jej, już dobrze. Nie mogę uwierzyć, że to moje prawdziwe włosy. Czy to Halloween, czy środek marca? Te fryzury to absolutny szał. A więc mamy 2 z 3. Została jeszcze jedna bałaganiara. Ale nie na długo. Jaka piękna królewna. I jeszcze piękniejsze włosy. Nie wstydź się, nie jest aż tak źle. Pomyślmy, co by tu zrobić? To najfajniejsza fryzura ze wszystkich. Teraz na pewno przyciągniesz uwagę w klasie. Jak zrobić coś tak fantastycznego? Siadaj się, sestryczko. Zaczynamy od rozczesania kołtunów. Następnie oddzielamy włosy na górze, przytrzymując je gumką. Zaraz do nich wrócimy. Na razie weźcie włosy z dołu i zaplećcie je w kucyk przezroczystą gumką. Czas na górną część. Podzielcie włosy na kilka partii. Zróbcie kitkę na czubku głowy i dodajcie kolorowe pukle. Na chwilę je przytrzymajcie. Zróbcie to samo z kolejnym fragmentem. Możecie wybrać swoje ulubione kolory. Teraz rozdzielcie każdą część na 2 równe pasma. Oto jak należy przepleść wszystkie oddzielne pasemka. Warto obejrzeć tę część kilka razy. Zakończmy jeszcze jednym kolorowym pasemkiem. Rozdzielajcie je po kolei na 2 i cały czas zaplatajcie do góry i na dół. Kontynuujcie, aż wykorzystacie wszystkie włosy. Dodajcie uczesaniu nieco objętości, wyciągając włosy lekko do góry. I już gotowe. Na pewno nie znajdziecie lepszej fryzury. Królewno, tym razem przeszłaś samą siebie. O, wolicie brzuch? Przydałaby się przekąska. Wygląda przepysznie. O, właśnie wpadłam na znakomity pomysł. Nie zjadaj tej babeczki. Nie głup, Tasie, zamienimy je w wystrzałowe akcesoria. Sami zobaczycie. Jeśli lubicie takie słodkości, ten styl wam się spodoba. Uczesanie z babeczkami rządzi. Aby je stworzyć, rozczeszcie włosy i zróbcie 2 równe, ciasne kucyki. Dodajcie też pasemka w ulubionych kolorach. Podzielcie każdy kucyk na 2 części i zakręćcie do samego końca. Zabezpieczcie je z obu stron przezroczystymi gumkami. Weźcie papierowe foremki, wytnijcie dziurki i przełóżcie przez nie włosy. Papierek powinien trzymać się na kumce przy podstawie. Teraz zawińcie oba kucyki w koki i umieśćcie je w papierku. Jeśli się trochę rozlecą, możecie je poprawić dodatkowymi spinkami do włosów. Udekorujcie całość uroczą wsówką z truskawką. Wyglądają jak prawdziwe.
poeksperymentujcie z kolorem. My akurat lubimy niebieski. Leć do lustra. Prezentuje się dużo lepiej niż poranna plątanina włosów, co nie? Jeśli spodobały się Wam te piękne fryzury, pokażcie je znajomym. Aby nie przegapić ani jednego filmiku, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Do zobaczenia wkrótce!